Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak Supply Paryża już przerasta Supply Antwerpu, a promocja jeszcze dalej trwa. No to jest niesamowite, naprawdę. No ale przed tym chciałbym Was zaprosić na Discorda, gdzie trwa konkurs na 20 PaySafe kart. Zapraszam, link w opisie. No to wracając do materiału. Jak sami możecie zaobserwować, tak naprawdę Supply z Antwerpu. Dlaczego nie Supply z Kolmu? Dlaczego Supply już z Kolmu nie będę porównywał? No dlatego, że jak wiecie, poprzez oglądanie moich materiałów. No to Słapy SZTOKHOLMU jest tak naprawdę no, dla nas niezbyt znaczący. Dlatego, że tam holo było mniej rzadszy niż jeżeli w Antwerpie. Zobaczcie. Holo było drugie, tutaj już nie ma holo drugiego i są glitery. Tutaj były folie, a tutaj nie ma folii, tutaj jest holo rzadsze, tak? Zobaczcie, jest ta różnica? Jest. Stąd też po prostu tego może być, na przykład, nie wiem, mniej ale jednak będzie więcej, bo jest 5 razy łatwiej dropnąć to holo, niż jeżeli w Antwerpie. Zresztą zobaczcie na różnicę. 7 miesięcy wcześniej był Sztokholm, co nie? A patrzcie na holo. 1000 plus holo Sztokholmu, Antwerpu 617. Dokładnie wam tutaj może uda mi się pokazać. G2 sobie wpiszemy, bo mam wtyczkę fajną, którą polecam. Ostatnio był poradnik na kanale. 2300 holo ze Sztokholmu, a Antwerpu jest na bawie 617. 7 miesięcy na niekorzyść Antwerpu, a Antwerp już wygry... wygry a Antwerp już wygrywa, jeżeli chodzi o ilość holo. Widzowie, no to, to otwórzcie oczy tak naprawdę, nie? I wracając do głównego tematu odcinka. Czy supply Paryża tak naprawdę już przewyższa supply Antwerpu po, po zakończeniu promocji? E, w mojej opinii tak. Zresztą możecie zobaczyć. Tutaj macie supply w ekwipunkach, co warto jest podkreślenia. Jeżeli ktoś inwestuje w Paryż i chce kupić na przykład 100 magazynów, bo nie wiem czy wiecie, 100 magazynów jest limit w jednym ekwipunku, to wygląda sytuacja następująca. Osoba kupuje 100 magazynów, czyli ma wolnych miejsc 900. Trzeba do tego jeszcze odnieść, tak naprawdę, jakieś, nie wiem, 50 pewnie przedmiotów swoich będzie miał. To tak zazwyczaj kupuje 800 do 850 kapsu, nie? Czyli ta wtyczka jest w stanie nam policzyć 850 maksymalnie. Nie liczy kompletnie magazynów, co tak naprawdę, no, no nie dziwne, no bo jakby mogła liczyć magazyny, nie? No a tutaj Supply był tak naprawdę po zakończeniu promocji, jak już większość osób chciała realizować swoje zyski. Więc co to dla nas oznacza? Oznacza dla nas to, że to może jeszcze wywalić tak naprawdę kilkukrotnie w górę. Ale już na. Już tak naprawdę na tych liczbach, które tutaj możemy zaobserwować, jesteśmy w stanie dojść do wniosku, że supply Paryża będzie ogromny. Zobaczcie, 340 tysięcy kontendersów. Gdzie najwięcej z antwerpu było 620 tysięcy po zakończeniu oczywiście promocji Legend. Co tu jest jeszcze warte do podkreślenia? Powiedzmy inne liczby, 260 tysięcy legend. A tutaj druga liczba była największa? 253 tysiące kontendersów po zakończeniu po promocji, nie w trakcie promocji. Ta promocja jeszcze będzie trwała najprawdopodobniej z 3, 4-5 tygodni. No bo zobaczcie, na najkrócej tak naprawdę trwał Sztoką 49 dni, co daje nam 7 tygodni. 7 tygodni z tego, co tam pamiętam, to był trzeci. A najdłużej trwało Rio 72 dni, czyli jakieś 10 tygodni z hakiem. Czyli 8, 8 tydzień, 9 tydzień, 10 tydzień. I co tutaj widzowie się dzieje? Dzieje się magia nieba. Mniej więcej były przecieki, że Source 2 tak naprawdę wyjdzie koło 20, więc czy możemy się... Więc, czy najprawdopodobniej możemy się spodziewać takiej magii, że będzie koniec promocji i nagle wychodzi Source 2? Jeżeli tak, to okej. Okay. Inwestorzy Paryża nie są jeszcze aż tak zagrożeni, jakby byli. Ale jeżeli jakimś cudem Source 2 wyjdzie troszkę wcześniej, a jeżeli co gorsza ta promocja będzie trwała podczas Source 2 to inwestorzy Paryża mogą się pakować. Zapytacie się dlaczego? Dlatego, że ten supply się jeszcze zwiększy zamiast zmniejszy. Bo to zobaczcie, są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że Source 2 tak naprawdę startuje i promocja na Paryż się kończy. Jeżeli taka opcja jest, to jest to opcja tak naprawdę git dla inwestorów Paryża, ponieważ supply powinien się zmniejszyć, a nie zwiększyć. No bo przyjdzie napływ nowych ludzi i nowi ludzie, co zrobią? Zaczną kupować po prostu, więc zmniejszą ten supply. A druga opcja jest taka, że Source 2 startuje, promocja tak naprawdę dalej trwa i to jest sytuacja luz dla inwestorów Paryża. No bo zobaczcie, jeżeli przyjdzie nie wiem, powiedzmy plus milion graczy nowych, to co ci gracze zrobią? No to kupią sobie tych kapsułek. A gdzie je kupią? Kupią je tak naprawdę z rynku Steam? Zapytacie się? No najprawdopodobniej nie kupił ich z rynku Steam i nie zaniżą tego supply'a, ponieważ na rynku Steam wleciała korekta. Korekta tak naprawdę walut. Tu, w Turcji już nie jesteście w stanie więcej kupować tanich kapsuł. Oni to tak mniej więcej wyrównali, a nawet troszeczkę zawyżyli z tego, co orientuje się, więc jest to bardzo dobre. Zapytacie się, dlaczego jest to bardzo dobre? Dlatego, że nie, jeżeli nie jesteście inwestorami Paryża, jesteście inwestorami Antwerpu, to jesteście w sytuacji Win, tak naprawdę, no bo zobaczcie, jeżeli wejdzie Source 2, przyjdzie te milion graczy, to tak naprawdę nieważne, czy ta promocja na Paryż będzie trwała, czy nie, to i tak jesteście w wygranej sytuacji, bo ci gracze również też będą chcieli kupować starsze eventy w postaci Antwerpu, tak? A jak już nawet jest mowa tak naprawdę o sytuacji numer 2, że promocja dalej trwa, to dalej jesteście w sytuacji jeżeli jesteście inwestorami Antwerpu, to dalej jesteście w sytuacji win, ponieważ nie będą kupowali z rynku, tylko będą kupowali z gry za złoty, złoty 0,5 z tego co pamiętam i będą zwiększać jeszcze bardziej ten supply Antwerpu przepraszam Antwerpu, Paryża, a jeżeli jeszcze będą zwiększać tak naprawdę ten supply Paryża, to gdzie koniec końców gracze będą chcieli iść? No będą chcieli iść do Antwerpu, bo się po prostu przestraszą tych ilości, te ilości już są tak naprawdę dość duże, zobaczcie chociażby sobie autografy, 141 tysięcy autografów najwięcej, po zakończeniu promocji z Antwerpu, ile było najwięcej? autografów. 140 tysięcy. To wiecie, ta promocja jeszcze trwa, a to już jest większy wynik, niż jeżeli tutaj. No to coś widzowie musi znaczyć, tak? 73 tysiące, 70 tysięcy. Tutaj było tak naprawdę 91 tysięcy. I ile? I 80 tysięcy. Więc te liczby są już zbliżone do siebie mniej więcej. A to dalej? To dalej trwa. Ta promocja na to dalej trwa. Widzowie, co to będzie po prostu, nie? Dla inwestorów z wszystkie sytuacje są tak naprawdę win-win, bo nieważne co by się stało, to i tak jest... Raj zaraz, nie? Raj zaraz dla inwestorów, zresztą tak jak już mówiłem, Antwerp, jakby nie patrzeć, zobaczcie sobie, Antwerp Capsule Antwerp kapsułki już nawet odbiły, to dało się kupować za 2,70, mówiłem, że to jest zbyt tanie, co nie? Patrzcie sobie, Lifetime, weźmy sobie tutaj, jak były te spadki, zobaczcie, 2,80, 2,50 nawet za to dało się zapłacić, już to kosztuje 4,20 Przecież to jest, ma, Infinity Money glitch, jakby nie patrzeć, nie? No widzowie, czy to wróci tak naprawdę do tych pików po 10 zł, najprawdopodobniej wróci za jakiś czas. Za jaki czas nie mam zielonego pojęcia, ale im dłużej to po prostu będzie, tym droższe to będzie, nie? Znaczy im dłużej to będzie, im dłużej będzie, to... no im dłużej to będzie, tym droższe to będzie, dobrze powiedziałem. No. Dajcie znać widzowie, co wy o tym sądzicie, ale ja jak na razie jestem zadowolony, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę inwestorzy Paryża najprawdopodobniej będą w dupie na long term, bo na short term rzeczywiście to może oddać, jeżeli sytuacja, tak jak już powiedziałem, będzie pierwsza. Wejdzie z rozwójka, promocja się skończy, to wtedy inwestorzy z Paryża, wow. Ale czy inwestorzy z Antwerpu wtedy będą bu, albo inwestorzy z Sztokholmu będą bu? No nie, oni też będą u, u, bo to też powinno się skłonić na to, że te milionowe gracze będzie kupowały również Antwerp, jak i Sztokholm. Miłego dnia wam życia, trzymajcie się i cześć!